ty masz żonę, to ty zamknij oczy. Okej. Okay. Ty masz żonę, czy nie ty? Ja mam królową. Królową w jakim sensie? Królową. Coś się zmieniło u ciebie? Założyłeś dynastię? Ale nie mieszka. Tak. Myśmy się dawno nie widzieli. To ty się teraz spotykasz z królową Elżbietą? Tak. Joanną. A to jest niesamowite, bo ty wyglądasz jak taki mys Kronsztadu, wiesz? Tak jakbyś właśnie zszedł z Aurory, jechał działem i wrócił po prostu. Trochę tak jest. Nie, tak wygląda, ty ze statku. Czekaj, bo ta Angelika tam... Angelika, tam. Angelika, tak. Stasinel razem. Tak. Czy ty przypłynąłeś łódką tutaj do mnie? No, to jest celiaszka. Typowa celiaszka. W Pragie. Ja przypłynąłem w Pragie. Dobrze. Angela, poprosimy wodę dla i łódkę dla Eryka. Prosimy, Angela. A gdzie prezent? Angela, gdzie prezent? Jaki prezent? No prezent. Angela jest prezentem. A co ty masz dla mnie prezent? Ja nie patrzę. Chyba, znaczy ale my. Jestem w szoku. Czy tak zawsze wygląda, czy tylko teraz? Ale dzisiaj? Co? To tak zawsze. Oni są co tydzień, tak. Oni są co... Mówię o Angeli. Ale co, Angela, co ci się nie podoba? Przecież to jest piękna dziewczyna. I ona tu chętnie pracuje i sama się zgodziła, i sama się zgłosiła. Mało tego, sama sobie płaci. Tak fajnie nam się rozmawiało. Tak było miło. Ale poczekaj. Ale, czekaj, nie wpadajmy w obsesję. Naprawdę myślisz, że ona jest tutaj niewolnikiem? Nie. Że ktoś ją molestuje, podgryza? Nie, nie. My nawet nie cmokamy za nią. Nie, ja wiem. Nie, 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 nie. Ale o co ci chodzi? To jest wolna kobieta, która... Ale ta era już się skończyła, Kuba. A jaka jest ta era? Ma facet do mnie wchodzić? Nie, facet, i banany rozdawać? Nie. No błagam cię. No. Słuchaj, era. Jestem człowiekiem piekielnym. Ale czego nie? O. Facet nie może wejść w stringach? To też są kobiety tutaj, też są oglądasz. Ja cię nie widziałem parę lat, ale ty się bardzo zmieniłeś, bardzo.